i to, że wygrał taką walkę, ja bym nawet się nie cieszył z takiej walki. Mówię, to ja mogłem leżeć na dechach i nie wstać, to ja bym wygrał tą walkę i ja bym miał pas i ja bym był w finale. Ale to też by mnie nie cieszyło, takie zwycięstwo. No i jak Cebu chce mi walczyć, to zapraszam do MMA, no to z nim wyjdę w MMA. I tutaj jego trener biega coś po ringu, mówię, co tu się dzieje w ogóle, o co tu chodzi, w ogóle przecież tak nie powinno być. Wszyscy wciąż dochodzimy do siebie po tym, co się stało w sobotę w Rydze, gdzie Krzysztof Głowacki przegrał z Myriesem Bradysem przez techniczny knockout w trzeciej rundzie. Cały świat mówi o gigantycznym skandalu, jakim zakończyła się ta walka. Naszym gościem bohater walki wieczoru. Krzysiek, pierwsze pytanie, nie można zacząć inaczej, zanim przejdziemy do tego, co się działo w tym pojedynku. Jak się czujesz przede wszystkim fizycznie? Witam serdecznie wszystkich. No, coraz lepiej już. Dobrze się czuję. Szczęka powoli wraca do normy, także jest dużo lepiej. Psychicznie rozumiem, że ciężko się pogodzić z przebiegiem pojedynku, no bo wydaje mi się, że to chyba najdziwniejsza walka, w jakiej brałeś udział w karierze. No tak, no nie da się ukryć, także najdziwniejsza walka. Bardzo ciężko psychicznie się teraz podnieść, pozbierać, no ale no cóż, no trzeba walczyć ze wszystkim, jak się to mówi, nie można się poddawać. Przejdźmy po kolei, przeanalizujmy sobie to, co się działo. Pierwsza runda, wydaje mi się, że dobrze wszedłeś w walkę. Dużo osób przypisało tę rundę tobie. Później była druga runda, która kompletnie wybiła cię z rytmu. Najpierw chciałem pogadać o tym uderzeniu w tył głowy. Wydaje mi się, że uderzenie było, owszem, ale było w ferworze walki i też Bradys troszeczkę ułatwił ci to, no, schylając się, prawda? No dokładnie, no ja zadawałem serię, szłem do przodu, on się odwrócił, no to wtedy to był przypadkowy po prostu cios i to nie był jakiś mocny cios, bo on akurat się uchylił w dół, to było bardzo lekkie uderzenie, no a co zrobił później, no to niesportowe zachowanie, tak to się nazywa. Bardzo dyplomatycznie mówisz, bo to było czyste bandyctwo, no czegoś takiego to no, mało kto widział w ringu. No i jak Cebu chce mi walczyć, to zapraszam do MMA, no to z nim wyjdę w MMA, także będziemy i łokcie, i nogi, i wszystko, kolana, tak? Ale nie ten, ale nie w boksie, no w boksie łokciami się nie walczy, dlatego nawet się nie spodziewałem, że może łokieć pójść na tamtą rękę drugą, jaką był na lewy sierp, to byłem, patrzyłem, tak? Żeby zrobić jakiś unik czy coś, ale prawym się nie spodziewałem, patrzę, że się macha. Ale mówię, no co, przecież od z tej strony mi nic nie grozi, bo nie można tyłem uderzyć, tak, backhandem, także nie można uderzyć, bo więc sobie stałem spokojnie, a tu kurde poszedł taki cios i koniec. To był cios idealnie na szczękę, nie, ten łokieć? Tak, dokładnie, odłączyło mnie całkowicie, nogi miękkie, całkowicie w głowie mi piszczało cały czas, nie mogłem, już w ogóle nie mogłem dojść do siebie. Poszedłeś na deski, nie będę cię pytał o to, czy... przeszło ci przez myśl, żeby się nie podnosić, no bo znamy ciebie, ta dusza wojownika wzięła górę, ale chciałem zapytać, czy faktycznie sędzia Robert Byrd podszedł do ciebie i powiedział: wstawaj, bo za chwilę cię zdyskwalifikuje. Tak jest, powiedział, żebym wstawał, bo zaraz przerwie walkę. Nie powiedział chyba dyskwalifikuje, tylko przerwie walkę. Nie jestem pewien do końca, ale ja mówię, kurde, przecież nawet bym nie chciał wygrać tej walki przez dyskwalifikację, bo takim ciosie czy coś, to co to za wygrana, to nawet by mnie nie cieszyło, tak? Myślałem, mówię, kurde, zaraz wstanę, co tak leżałem, się głową kręciłem, mówię, kurde, może wstanę, zaraz lepiej mi się w głowie zrobi, moje wszystko siły wrócą, ale no niestety nie doszedłem do siebie po tym czasie. Ale mówisz, że tam huczało ci w uszach, tak? Gdzieś tam błędnik nie doszedł do siebie. No nie doszedł do siebie. Mówię, pierwszy raz takie coś w ogóle miałem, że po prostu to tak coś jakby było jak czajnik gwizdzie, nie? Z wodą gotującą się. To tak jakby ci gwizdało w jednym i w drugim uchu. Tak czajnik by ci gwizdał. To takie coś. Mówię, to jak poszłem do między drugą a trzecią rundą do narożnika, tu kurde trener coś tam mówi, to nawet nie wiem co mówił, bo nie słyszałem, tak mi gwizdało w uszach. W ogóle nie miałem, w ogóle nie mogłem skoncentrowany, już nie byłem w ogóle, nie miałem szybkiej reakcji, żeby uniknąć jakiegokolwiek ciosu, już wszystko po prostu wchodziło jak w masło.
Jeszcze wracając do tego łokcia, w przepisach teoretycznie jest takie coś, że zawodnik po takim ciosie ma 5 minut na dojście do siebie. Rozumiem, że sędzia Robert Byrd nie przekazał ci tej informacji. No jasne, że nie. Nie przekazał, tylko kazał mi szybko, jak najszybciej wstać i żeby kontynuować walkę. No i też tak zrobiłem, tak, no wiadomo, no ja mówię, ja nie chciałem leżeć gdzieś tam, myślałem, że dojdę szybko do siebie, żeby rozpocząć walkę na nowo, a tu koniec. Potem to, co się działo w tej końcówce drugiej rundy. Ty słyszałeś ten gong? Nawet nie wiem, szczerze nie pamiętam, kurde, tej końcówki, także tam popadłem chyba, także nawet nie wiem, tego nie pamiętam. Wiesz co, ten gong był bardzo głośny, ja tutaj nie mówię, że sędzia Robert Byrd specjalnie puścił tą walkę, wierzę w to, że nie słyszał tego gongu, no ale tam się działy rzeczy nieprawdopodobne, kiedy narożnik Brady'sa pojawił się nagle w ringu, to też musiało być dla ciebie szokujące po tym, co zobaczyłeś. No tak, dokładnie. Tutaj jego trener biega coś po ringu, mówi, co tu się dzieje w ogóle, o co tu chodzi, w ogóle przecież tak nie powinno być, tak? Także no ale to sędziowie są, ocenili tak, a nie inaczej, no zobaczymy. Trzecia runda była, ale tam już kompletnie nie byłeś sobą. No mówię, no to już w ogóle, no już nie miałem czucia dystansu, już nie, byłem zamroczony jeszcze, tak, po tym łokciu. W ogóle nie było ruchliwości, jak jakiś cios szedł, to nie było opcji reakcji jakiejś, żeby uniku zrobić, czy na gardę wziąć, po prostu już wszystko wchodziło jak w masło, wszystko czysto na łeb. Jak ty teraz traktujesz Brady'sa, bo wiele osób w Polsce, no mówię, my tutaj w Super Expressie napisaliśmy łotewski bandyta, wiele osób w Polsce jest wściekłych na niego po tym, co zrobił, no bo to było niesportowe zachowanie. Ty po walce powiedziałeś, że nie będziesz miał do niego pretensji, jeśli da ci rewanż. Rzeczywiście tak jest? No jasne, że tak. Jeżeli mi da rewanż, to nie będę miał pretensji. Wiadomo, trzeba wyjaśnić sobie wszystko w ringu, w normalnej walce, uczciwe, a nie po jakimś łokciu, do którym nie doszedłem do siebie. I to, że wygrał taką walkę, ja bym nawet się nie cieszył z takiej walki. Mówię, to ja mogłem leżeć na dechach i nie wstać, to ja bym wygrał tą walkę i ja bym miał pas i ja bym był w finale. Ale to też by mnie nie cieszyło, takie zwycięstwo, poza tym znacie mnie, wiecie, że ja walczę do końca i jak chcę wygrać, to wygram normalnie w walce, a nie po jakichś tam oszustwach. A co czułeś, kiedy widziałeś Brady'sa szalającego z radości, później ciebie już chyba nie było wtedy w ringu, on udzielał wywiadu, nie wiem, czy widziałeś powtórkę, on z uśmiechem na ustach śmiał się, wiesz, że oczywiście, że słyszałem gong, no to świadczy o tym, że bił tylko z premedytacją. No tak, bił z premedytacją, tylko słyszałem właśnie ten wywiad, że on specjalnie uderzył tym łokciem, bo on wcześniej thai boxing trenował, no o czym my tu w ogóle rozmawiamy, to od razu jest dyskwalifikacja całkowita, no kurde, jak on to z premedytacją zrobił, rozumiem, jeżeli tam bijesz, nie wiem, w akcji i niechcący wejdzie ci łokieć, no to wtedy okej, okay, tak, to da się to jakoś tam pominąć, ale on z premedytacją jeszcze jak powiedział, że on specjalnie, bo dostał w tył głowy, to on z premedytacją uderzył łokciem, no to o czym my tu w ogóle mówimy, to koniec, dyskwalifikacja, koniec i tyle. On nie dość, że to powiedział, on za chwilę po tym, jak ty po tym łokciu upadłeś, on podszedł do narożnika twojego, do trenera Łapina i pokazywał, że to jest właśnie rewanż za ten cios w tył głowy. No to jest jakiś kuriozum po prostu. Nie no, masakra. W ogóle, no szkoda to w ogóle gadać, cokolwiek mówić, no. Słuchaj, mój honor by na to na pewno nie pozwolił, bo ja bym się z takiej walki na jego miejscu nie cieszył. Andrzej Wasilewski złożył już pisma do WBO, zdaje się też, że do WBC. Wiesz, że te protesty przyniosą jakiś skutek? No bo już nawet Kalle Sauerland powiedział, że tak troszeczkę ironizował z tego, że Andrzej zamierza złożyć ten protest. Nie wiem, no zobaczymy, wszystko się okaże. Ja na razie się odciąłem całkowicie od internetu, od wszystkich medii. No z tobą się spotkałem, bo ciebie lubię, się znamy bardzo dobrze, także z tobą się spotkałem, a tak to nie odbieram telefonów, ani nic, chcę się po prostu odciąć, troszeczkę wyciszyć. Jakie teraz masz plany? Jakiś wyjazd, czy kiedy w ogóle wracasz do treningów? Jak to będzie wyglądało te najbliższe tygodnie, miesiące? No teraz na razie 2 tygodnie odpoczywamy razem za nią, pojedziemy troszeczkę do Wałcza, do moich córek, później pojedziemy do Krzyża, do rodziny, także troszeczkę tam odpoczniemy, no i mówię, po 2 tygodniach wrócimy, zacznę się ruszać już siłownię, jakąś robić biegi i później zobaczymy, co dalej będzie. Takim symbolicznym obrazkiem dla mnie było to, jak ty po walce przepraszałeś kibiców, chociaż absolutnie nie miałeś za co.
a postawa Brady'sa szalejącego w ringu, cieszącego się z takiego zwycięstwa, skandaliczna. To pokazuje różnicę między wami, tak mi się wydaje, że pokazałeś duszę wojownika, jesteś prawdziwym mistrzem i dla nas zawsze będziesz mistrzem. Dziękuję bardzo, no to tak jak powiedziałeś, no taką walkę, no ja bym nawet się na jego miejscu nie cieszył, bo mówię, ja też mogłem leżeć, bo nie byłem zdolny do walki, mimo to próbowałem wstać i próbowałem boksować, tak, a mogłem leżeć i ja bym wygrał, ale co z tego, co to by była za wygrana, mnie by to w ogóle nie cieszyło. Także dlatego przepraszam kibiców za taki pojedynek. Nie przepraszaj, nie przepraszaj. To było tylko 3 rundy. No ale wiesz, no to kupę też czasu jest zmarnowanego, wszystko, tyle treningów, tego wszystkiego poszło gdzieś tam. No dlatego to tak kiepsko, tak? A mówię, no kibice też się nastawiali na fajną walkę, długą walkę przede wszystkim, a tu wyszło jak wyszło, no. No mówię, no Brady się cieszy, to niech się cieszy, jak jest zadowolony z takiej walki. Brady's nie ma prawa czuć się dumny, po prostu nie ma prawa. On jest zwykłym bandytą, to co zrobił pokazało, jak jest słabym człowiekiem, jakim jest zerem. Dla mnie jest totalnym zerem.